takie intro mam przed kolejnymi wywiadami, że już w życiu ileś tam wywiadów robiłem, różne gale gdzieś mnie spotkały, ale na FEM jeszcze wywiadów nie przeprowadzałem. W związku z tym pozwoliłem sobie dzisiaj tak właśnie z takimi wstępami przez te z gwiazdami porozmawiam. Jak czytam MMA, jakiś portal, to patrzę tylko MMA Rocks. No widzisz, bardzo dobrze w takim razie. To może parę razy gdzieś tam widziałeś przy okazji KSW czy coś. No tak właśnie, twarzy, wydawało mi się, że już znam. No właśnie, ale ja akurat na FEM po raz pierwszy czuję się takim lekkim debiutantem. Dla ciebie to żaden tam debiut, ty już jesteś taką tutaj postacią pełną gębą tego fejmu. Jak dzisiaj, jak to oceniasz wszystko, jak oceniasz przeciwnika? Nie jestem zadowolony jakby ze swojego występu, ale nie jestem też niezadowolony, no bo, no mówię, to nie jest tak, że jakąś tam nienawiść wżywię do swojego rywala, więc... Fajnie jest dostarczać show ludziom, ale nie może to też być takie sztuczne i na siłę. Więc następnego niech mi dadzą ze złą krwią, będą latać stoły, będą bójki, będzie nunchako. A co dzisiaj takiego jest w tym rywalu, że nie potrafi w sobie takich emocji chować? Bardzo lubiłem kiedyś jego jako freestylera, no. Myślę, że mógłbym się nazwać fanem. No i tyle, ale żadnych sentymentów w oktagonie nie będzie, będzie jazda z kurwami na pełne i tyle. Czyli jednym słowem dla ciebie ta walka to jednak musi się wiązać z tym wszystkim, co jest dodatkowo związane z emocjami, z jakimś budowaniem atmosfery? Wiesz co, no do tego mnie początkowo przyzwyczaił Fame MMA, nie? Że dawali mi takich rywali. Wiesz, niby fajnie jest z szacunkiem i tak dalej, tylko że ja też jakby sobie za poprzeczkę trochę postawiłem dostarczać ludziom show. Nie chcę, żeby to było sztuczne, więc no czuję się trochę niekomfortowo w tej sytuacji, że chciałbym spełnić ich oczekiwania, a za bardzo nie mam jak, no. A sportowo? Tak już czysto sportowo? A sportowo to uważam, że jestem niedoceniony przez ludzi, ale nie mam do nich pretensji. Ja sobie to, ja ich szacunek sobie wywalczę. Wywalczysz sobie. No właśnie, w tej walce mówisz, że brakuje tych złych emocji, tego wszystkiego, co gdzieś tam no, lubisz jak towarzyszy. Natomiast czy taki main event podczas gali, której się walczy, jak dzisiejszy? Co jak to oceniasz, to co dzisiaj zostało tu ogłoszone? Mańkowski kontra Park. No, dziwne, ale fajne. Jakby... Jak walenie konia lewą w ręką. Dziwnie, ale fajnie. Nie no, wiesz, no, fajnie, że to w sumie wymieszali w końcu niezły pstryczek w nos innych organizacji. No i wiesz, teraz jakby koneser MMA może znaleźć coś dla każdego. Będą walki, z których można się pośmiać. Będą freak fightowe pojedynki już na jakimś tam wymiarze sportowym. No i będzie mega sportowe wyzwanie w postaci main eventu. Dla mnie, więc każdy kibic znajdzie coś dla siebie. Moim zdaniem bardzo sprytna zagrywka ze strony włodarzy. Wracając do twojej osoby, mówisz o tym wszystkim, co gdzieś tam lubisz przy walkach. Z tych pojedynków, które tutaj już stoczyłeś, no bo ta twoja historia jakaś tam już jest przecież, to taka, która najbardziej ci się podobała pod każdym względem. Wprowadzenia, samej walki, tego klimatu. No, największy konflikt miałem z Polakiem i to był taki naturalny w 100% konflikt. Zakończył się nokautem na moją korzyść. Wydaje mi się, że nie zachwalając samego siebie, najbardziej spektakularnym nokautem w historii Fame, bo to nawet ludzie z UFC typu Uriah Hall wrzucali na swojego Instagrama. No trochę kontrowersji było z tym nokautem, nie? No tak, no trochę kontrowersji było, wiesz, ja tam nie żałuję, że go w łeb kopnąłem, bo zasłużył, żebym go kopnął w ten głupi łeb. No ale co, zostałem doceniony przez zawodników z UFC w stylu, że ładny knockout. Pisali, żeby bring soccer kick back, żeby przywrócić soccer kicki. No i fajnie. No właśnie. Ale też nie był taki hamuwa, że on padł na ziemię. On jednym kolanem dotykał ziemi, bo tak dziwnie zjechał, tak prawie do szpagatu, ale... To co, kto by pewnie chciał te soccer kicki, co? Fajnie było, gdyby można było na fejmie soccer kickami, nie? Wiesz co, no jakby, wiesz, no ja nie jestem zawodowcem, nie było coś takiego, że nie wiem, 10 lat ćwiczyłem i jestem przystosowany do takich zasad, a na ulicy, jak się człowiek tam gdzieś po klubach pobił, to zawsze się, jak już chłop upadł, no to warto go dobić, bo jak wstanie, to się dalej będzie rzucać. Więc no przyzwyczajony jestem do tego, żeby w łeb kopnąć, no. Mówisz, nie jesteś zawodowcem, ale trzeba przyznać, że to, co się gdzieś tam na przestrzeni tych wszystkich miesięcy, nawet już lat, wydarzyło przy Fejmie, no to też i was bardzo zbudowało, również pod tym trochę sportowym kątem, nie? No, jakby to zależy, wiesz, u mnie krąży opinia, że ja nic nie potrafię i tak dalej, ale przychodzę na salę... Bo tam gdzieś słyszałem, że twój rywal mówił o tym, że leniuszek jesteś taki, troszkę nygus. Nie, wiesz, to były takie waleczki, do których się nie przygotowywałem faktycznie, no, i tylko, że ja zawsze później powiedziałem, no, się nie przygotowałem, a do tych, kto się przygotowałem, to powiedziałem, że się przygotowałem, no to jakby można mieć do mnie pretensje, że nie potraktowałem zadania poważnie. Dostałem też przez to za to nauczkę w postaci jakiejś tam porażki. Wyciągnąłem wnioski, no ale czego wymagać, kurwa, też od typa, który nie był jakimś tam zapalonym sportowcem, tylko jakimś tam może aspirującym, a nawet ja tak też nie przewidziałem, że Fame ma się tak rozkręci, że to stanie się
nawet i takim pionierem w moim życiu. Dla mnie, ja mówiłem wcześniej, to był dodatek. A dzisiaj wiąże dużą przyszłość z MMA. Myślę, że z czasem stanę się też zawodowcem, no ale wiesz... Niech minie ten czas, pogadamy później, nie? Dobra. Z Robertem Roszkiewiczem rozmawiałem. Akurat tutaj znam trenera Roszkiewicza z różnych innych przyczyn. No i on się o tobie wypowiadał i on powiedział właśnie. Wiesz, co powiedział? Słucham. Zgadniesz, czy mam po ci powiedzieć? Nie wiem, Fox Wrestling, baby. Właśnie, to też powiedział, dokładnie. Nie, mówi, że zapieprzasz strasznie. Że zapieprzasz strasznie, że po prostu jesteś gościem, którego można oceniać, ale jak się nie przyjdzie na salę, to nie potrafi się tak naprawdę docenić tego, co robisz. No nie wiem, no... Jakby, czy się, mogę się zgodzić ze słowami trenera, no ale przecież moi hejterzy wiedzą lepiej, jakby, czy trenuję i dobrze wiedzą, że nie trenuję. Więc prawdopodobnie wiedzą lepiej niż mój trener i tego się trzymajmy. To było takie chyba też dla ciebie spotkanie z tymi ludźmi ze środowiska sportowego, z MMA, chociażby trener Roszkiewicz, nie wiem, Mirosław Okniński. Tak, tak, no. No właśnie, to jak ty to oceniłeś? Tak, pierwszy rzut oka, wszedłeś tam i zobaczyłeś tych gości. Jaka była twoja ocena? Znaczy, ja byłem fanem trenera Mirosława Oklińskiego i dlatego też się do niego zgłosiłem, bo lubiłem z nim wywiady, zauważyłem, że jest cwańszy od... że jest cwańszym trenerem niż trenerzy... jakby on jest trenerem zawodników Akademii Sportu Walki Wilanów i uważam, że część tych zawodników wygrywa tylko dlatego, że trener Mirosław jest u nich w narożniku, bo jest po prostu cwańszy od przeciwników. A tu jakąś taktyczkę elegancką znajdzie, a tu zobaczy od boku, że a on tam, nie wiem, kurwa, puszcza rękę albo nie umie zapasów. Coś już tam zachęci zawsze, żeby jego zawodnik wygrał. No i tak, jak stanął u mnie, no to prawie zabiłem swojego rywala. Jak stanął trener Mirosław u mnie w narożniku, to prawie zabiłem swojego rywala. No i jestem mu za to mega wdzięczny. No i doceniłem jego szkołę, no jakby... No ale ta nasza współpraca tak średnio się w sumie układa, pod takim względem, że... No, że na przykład teraz mam złamaną rękę. Wcześniej leniem byłem, no więc... Wiesz, no jakby... Nie ułożyła się ta współpraca właśnie przez to, że raz byłem leniem, a raz teraz złamałem rękę, no i kurczę, tych jednostek treningowych nie robimy tyle, ile powinniśmy wspólnie, żeby on, tak jak mówisz, podpisywał się pode mną. No właśnie, czyli na razie rozumiem, to jest temat nieaktualny. Znaczy, ja myślę, że jeśli trener Mirosław oczywiście mi pozwoli, że pewnego dnia zawitam i będę stałym gościem jego sali, tylko najpierw muszę w zdrowie sobie doleczyć, bo on prowadzi grupę, a na grupie to ja na dzień dzisiejszy raczej tak nie powam. No nie potrenuję, nie? Z innymi chłopakami, no bo jakąś tam kontuzję jednak jeszcze posiadam, znaczy końcówkę, no. Dobra, to kończąc, jeszcze tylko cię zapytam, w takim razie mówisz, że ta walka, no nie potrafi wyzwolić w sobie takich emocji, jakie lubisz, ale rozumiem, że... Nie, wyzwala swego rodzaju emocje, po prostu nie wyzwala jakiejś nienawiści do rywala, albo próby tam walczenia na jakieś tam argumenty, wyzwiska, brudy, cokolwiek. Nie chcę mu niszczyć życia, wizerunku i tak dalej, chcę mu po prostu spuścić w pierdol, no i tyle. To już nie pytam więcej, jak tak ma być, niech tak będzie. Dziękuję ci bardzo. Dzięki.